Czasami nauczyciele, wychowawcy czy przewodnicy borykają się z dwoma takimi skrajnymi postawami. Pewne osoby mają tendencję, aby wyprzedzać swoich przewodników, natomiast inni, aby zostawać daleko, daleko w tyle. Zastanawiam się, w jaki sposób wyglądało to za czasów, gdy Bóg prowadził Izraelitów przez pustynię. Wiemy, że były tam osoby starsze, że były, byli tam młodzieńcy w sile wieku, pełni energii. Były też tam małe dzieci, były. Osoby, kobiety przy nadziei, czy z małymi niemowlętami. Bóg musiał tak dostosować tempo do tej zróżnicowanej grupy, aby wszyscy w jakiś sposób mogli być usatysfakcjonowani. W duchowym życiu również można zaobserwować te dwie skrajne postawy, o których wspomniałem na początku. Wydaje się, że pewne osoby mają taką tendencję, aby wyprzedzać Pana Boga. Pamiętacie Abrahama? Bóg dał mu obietnicę, że będzie miał potomka, że będzie miał syna, że to będzie Jego syn z Jego żony. Jednak wiemy, że Abraham, gdy ta obietnica nie wypełniała się prędko, za namową własnej żony zdecydował się popełnić cudzołóstwo, aby przyspieszyć wypełnienie się Bożych obietnic. Wiemy, że przez to narobił tylko problemów i, i, i zgrzeszył. Na pewno taka postawa, gdy ktoś chce wyprzedzić Pana Boga. Gdy właśnie w taki sposób postępuje, to okazuje swoją niecierpliwość, być może taką swoją niedojrzałość duchową. Z drugiej strony wydaje się nawet ta tendencja bardziej widoczna wśród chrześcijan, aby pozostawać gdzieś w tyle. Bóg ma swoje tempo, On chce prowadzić swój kościół, On chce prowadzić każdego z nas indywidualnie. W tempie, które On nadaje, my jednak czasami nie chcemy. Również kilka takich ważnych przykładów z Biblii można zaczerpnąć tutaj. Pamiętacie, gdy Bóg chciał wprowadzić Izraelitów do Ziemi obiecanej? Oni już byli na granicy, już ta wędrówka po pustyni miała się skończyć, i nawet już wywiadowcy byli wysłani, którzy zobaczyli tą piękną Ziemię. Jednak, jak czytamy, Ci wywiadowcy tak zniechęcili naród, że naród powiedział: Nie, nie, my, my tam nie chcemy wchodzić. W Bożym planie to był właściwy czas, aby już tam wejść. Oni jednak powiedzieli: Nie, 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 my nie chcemy. I Bóg musiał z nimi 40 lat jeszcze ich gdzieś tam urabiać na pustyni, aby w końcu oni byli gotowi zrobić ten krok. Pamiętacie Izraelitów, kiedy byli w niewoli babilońskiej? Niewola miała trwać 70 lat, i po tym czasie Izraelici mieli wrócić znowu na swoją ziemię. Jednak czytamy również o tym, że wychodzili z wielką niechęcią. Wiemy, że tam już pozakładali rodziny, może mieli swoje biznesy, może już się tam w jakiś sposób zadomowili. I teraz znowu miała być jakaś duża zmiana. I czytamy o tym, że Izraelici byli bardzo niechętni, nawet przywódcy Duchowi nie byli chętni, kapłani. Można jeszcze wspomnieć bardzo dosadny przykład lota, kiedy Bóg posłał aniołów, aby uratowali lota z Sodomy i gomory, to aniołowie wręcz siłą musieli go wyciągać z tego miasta, ponieważ lot no, nie chciał wyjść. Takie zostawanie w tyle może świadczyć o jakiejś opieszałości, o buncie, o niewierze, o lenistwie, jakby na to nie patrzeć. Ale wydaje się ta tendencja jest mocniej zauważalna wśród wierzących, wśród wierzących. W jakim tempie Bóg chce nas prowadzić? Wydaje się, że im bliżej końca, im bliżej tego momentu, gdy Pan Jezus powróci tutaj na ziemię, kiedy nadejdzie czas Królestwa Bożego, to wydaje się, że im bliżej tego momentu, tym Bóg będzie przyspieszał, tym jego tempo będzie szybsze. Bo zobaczcie, z Henochem Bóg miał czas, aby chodzić 300 lat. Noemu mógł powiedzieć, że ma 120 lat, aby budować arkę. Izraelitów mógł przez 40 lat prowadzić przez pustynię. Abraham mógł do setnego roku życia czekać na tego obiecanego syna. Jednak im bliżej końca, tym czasu będzie mniej. I wydaje się, że Bóg będzie chciał szybciej uczyć pewnych rzeczy swoje dzieci. On jest najlepszym wychowawcą. Szybciej będziemy musieli uczyć się cierpliwości, wiary, zaufania, polegania na Bogu. Dlatego dobrze, abyśmy już teraz jakby wchodzili w to tempo, w tempo Boga. Może się okazać, i chociaż Bóg jest bardzo cierpliwy, to może się okazać, że jesteśmy od Niego oddzieleni o wiele dni drogi. Że chociaż cały czas modlimy się, chodzimy do Kościoła, Śpiewamy pieśni chrześcijańskie, to Boża obecność już jest daleko, daleko od nas, ponieważ nie dostosowaliśmy swojego tempa do Boga. On jest mądrym przywódcą i On wie, w jakim tempie nas prowadzić. Tylko czy my nie, nie spowalniamy czasem tego? Najlepszym przykładem oczywiście jest Jezus. Zobaczcie, że w Ewangelii Jana, w drugim czy w siódmym rozdziale, Pan Jezus mówi, w pierwszym przypadku do swojej matki, w drugim do swoich braci. Takie słowa, że nie nadeszła jeszcze moja godzina. Nie nadeszła jeszcze moja godzina. Pan Jezus jest cudowny. Spójrzcie, że on potrafił czekać 30 lat na rozpoczęcie swojej oficjalnej działalności. Był bardzo cierpliwy. Wiedział, że to jeszcze nie jest ten czas, ale gdy Bóg tylko dał zielone światło, to Pan Jezus Poszedł jak strzała. Potrafił nie spać nocami, całymi dniami pracować, gorliwie służyć ludziom, uzdrawiać ich, głosić kazania, przemierzać wiele kilometrów, spać byle gdzie. Naprawdę cudowny, cudowny przykład. I dlatego warto spojrzeć na Pana Jezusa. On przez modlitwę. Przez zrozumienie Słowa Bożego, on potrafił zrozumieć, jaki to jest czas, w jakim tempie Bóg chce teraz prowadzić go. My również możemy skorzystać z tego. Nie musimy zostawać w tyle, nie musimy, nie musimy wyprzedzać Boga, ale możemy być wpatrzeni w naszego Zbawiciela i stawiać krok za krokiem za nim. Niech Bóg da nam tej wiary i tej miłości, która będzie trzymała nas blisko Jego obecności.